piękno i profesjonalizm tego Gastona mówią same za siebie, chcę powiedzieć o nim kilka słów. Pewnie kojarzycie konia, z którego powstał. Ogier hanowerski Kolekta imieniem Socket był moim pierwszym modelem, modelem, który wprowadził mnie w to wspaniałe hobby. Dlatego po kilku latach, gdy był w bardzo złym stanie, chciałam dać mu drugie życie i tak trafił w ręce Aleksandra z Dark Pegasus Studio. Nie pytajcie o cenę, bo to bardzo zmienna i indywidualna kwestia. Jeśli chcecie takiego customa, to po prostu skontaktujcie się z artystą. Przygotujcie się jednak, że wysoka jakość równa się wysokiej cenie. Co do rasy, Socket to koń w typie historycznym, wzorowany na starych rycinach i obrazach. Co ciekawe, nie ja to wymyśliłam. Oddając model artyście, dałam mu wolną rękę, całkowicie ufając jego doświadczeniu i gustowi. I ani trochę się nie zawiodłam. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć Aleksandra, to macie teraz do tego okazję. Copper Fox Model Horses organizuje konkurs, w którym o wygranej decyduje ilość polubień. Konkurs trwa do 20 października 2016 roku. Pomożecie Aleksandrowi go wygrać? Myślę, że wystarczy mojego gadania. Pooglądajcie sobie, jak wspaniałą pracę wykonał Aleksander. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, zajrzyj na Facebooka albo na stronę, na której możesz zamówić akcesoria i customy wykonane przeze mnie. Do zobaczenia!